Szanowni Państwo, witamy serdecznie na spotkaniu poświęconym książce pani profesor Agnieszki Matusiak pod tytułem Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną. Publikacja została wydana przez Kolegium Europy Wschodniej imienia Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu oraz Uniwersytet Wrocławski. Dzisiejszą debatę poprowadzą Katarzyna Buganik, przygotowująca rozprawę z pogranicza literaturoznawstwa i teologii. Oraz Paweł Dziel, przygotowujący rozprawę z pogranicza literaturoznawstwa i filozofii. Organizatorami spotkania są Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Interdyscyplinarne Koło Naukowe Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Debatę objęły swymi patronatami Kolegium Europy Wschodniej oraz rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzisiejsza debata odbędzie się w ramach cyklu Kolokwia Erazmiana, interdyscyplinarnych spotkań doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego. Cykl ten poświęcony jest pamięci pana profesora Erazma Kuźmy, założyciela szczecińskiej polonistyki, cenionego literaturoznawcy i krytyka literackiego. Cieszymy się, że jest to już szósta debata w cyklu, który rozpoczęliśmy w poprzednim roku. Szanowni Państwo, dzisiejsza debata została zatytułowana Wyjść z milczenia, Ukraina i niepodległość. Chcielibyśmy podkreślić, że Uniwersytet Szczeciński już od momentu rozpoczęcia działań wojennych w Ukrainie organizuje różne formy pomocy obywatelom ukraińskim. Uczelnia oferuje liczne zbiórki charytatywne i akcje pomocowe, bezpłatną pomoc prawną, doradztwo zawodowe, a także kursy językowe. Studenci z Ukrainy mogą liczyć na duże wsparcie uczelni. Także my, doktoranci, jesteśmy poruszeni dramatyczną sytuacją w Ukrainie i angażujemy się w różne akcje pomocowe. Dzisiejsza debata będzie podzielona na dwie części. Pierwsza to pytania, które będziemy zadawać ekspertkom z zakresu literaturoznawstwa, teatrologii i nauk o sztuce. Druga część będzie to czas na pytania uczestników debaty do gości. Pytania będzie można zadawać poprzez podnoszenie tak zwanej łapki lub czat. Jeśli ktoś z Państwa chce zadać pytanie poprzez czat, prosimy, by określić, do którego z gości kierowane jest pytanie. Szanowni Państwo, w dzisiejszej debacie wezmą udział pani profesor Agnieszka Matusiak, literaturoznawczyni, ukrainistka i rusycystka, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, pracuje w Instytucie Filologii Słowiańskiej. Obecnie kieruje Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania naukowe pani profesor dotyczą m.in. modernizmu rosyjskiego i ukraińskiego, studiów postkolonialnych oraz studiów nad traumą. Pani profesor Maja Harbuziuk, historyczka teatru oraz krytyczka teatralna. Pełni obowiązki dziekana Wydziału Kultury i Sztuki Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Franki. Pani profesor naukowo zajmuje się przede wszystkim teorią i historią teatru, recepcją twórczości Szekspira w Ukrainie, studiami interdyscyplinarnymi, a w szczególności historią stosunków polsko-ukraińskich. Pani profesor Ewa Bal, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Performatyki. W obszar zainteresowań naukowych pani profesor wchodzą zagadnienia translacji międzykulturowej, mobilności kulturowej, nacjonalizmu, lokalności, dramaturgię mniejszości językowych oraz metodologie krytyczne z zakresu dekolonializmu, postkolonializmu oraz performatyki. Przechodzimy zatem do pierwszej części debaty. Pierwsze pytanie chciałbym zadać pani profesor Agnieszce Matusiak. W jaki sposób literatura narodowa, ta nowa literatura ukraińska, umożliwia odkrywanie tego, co w społeczeństwie ukraińskim przemilczane? Czy literatura ukraińska stanowi wskazówkę, jak opisywać aktualną, dramatyczną sytuację w Ukrainie? Tak, dziękuję bardzo.
W pierwszej kolejności chciałam przede wszystkim Państwu podziękować za zaproszenie mnie do tej debaty, za zainteresowanie się książką moją i to Państwu doktorantom oczywiście i Panu profesorowi Jerzemu Madyjskiemu, który Państwa prośbę do mnie też skierował. Dziękuję także moim wspaniałym koleżankom, badaczkom, pani profesor Mai Harbuziuk, z którą współpracuję od bardzo dawna. Właściwie spotkałyśmy się w takim tragicznym momencie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie i organizowałam spotkanie w Gardzienicach poświęcone właśnie traumie wojennej. Pani profesor rozwija badania postkolonialne na Ukrainie bardzo intensywnie i przede wszystkim jest wspaniałą, bardzo kompetentną badaczką ukraińskiego teatru, dramatu i także właśnie tego okresu tutaj szczególnie wojennego. Stąd moje zaproszenie. Moja prośba, by pani profesor wzięła udział w tej dzisiejszej debacie. Oprócz tego, że jest moją serdeczną, bardzo dobrą przyjaciółką ukraińską. I pani profesor Ewa Bal, która jest moją nową współpracowniczką. Poznałyśmy się całkiem niedawno, ale bardzo mi zależało, żeby też uczestniczyła w tej debacie, ponieważ zweryfikowała moje spojrzenie na Donbas i gdybym dzisiaj pisała książkę i ten rozdział poświęcony Donbasowi, na pewno bym go zatytułowała Strefa kontaktu, strefa konfliktu, badania, które pani profesor od bardzo dawna u nas rozwija. No i przede wszystkim podjęła także debatę postkolonialną, tak, studia, myśl właściwie, tak, dekolonialną, podjęła się propagowania jej także właśnie w naszej rodzimej polskiej nauce, które nie są popularne, a miejmy nadzieję, że rzeczywiście one znajdą swoich zwolenników, no bo po prostu pokazują nowe drogi, tak, odczytania naszych rodzimych kultur jako narodowych, ale także jako części tego naszego europejskiego tutaj, prawda, regionu postkomunistycznego. Przechodząc do pańskiego pytania, tak się dzieje na Ukrainie, czy w Ukrainie, że właściwie od zawsze, tak, od kiedy ukonstytuowała się nowożytna literatura ukraińska, czy kultura ukraińska, to właśnie literatura, to właśnie pisarze biorą na siebie odpowiedzialność i cały ten ciężar formowania narodowej tożsamości. Tak było od wieku, właściwie przełomu XVIII-XIX, przez cały wiek XIX i XX i także po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę po rozpadzie Związku Sowieckiego. Działacze kulturowi, pisarze wyprzedzają działania polityków. I tak się dzieje właśnie z tą współczesną literaturą ukraińską, która podejmuje od samego początku, podejmuje tematy trudne, kontrowersyjne, podejmuje tematy, które były bardzo długi czas zatabuizowane. Zarówno poprzez dyskurs kolonialny, ten rosyjski, jak i później przez dyskurs także i sowiecki, ale także i ten właśnie po odzyskaniu niepodległości, kiedy nie nastąpiło, jeśli chodzi o tę sferę taką polityczną czy społeczno-polityczną, ono następowało, ale bardzo, bardzo powoli. Nie bez oczywiście pomocy, nazwijmy to, sąsiada z północy, któremu również zależało na tym, prawda, aby Ukraińcy
jak najdłużej się rozliczali, a właściwie nie rozliczali ze swoim totalitarnym, kolonialno-totalitarnym dziedzictwem. I literatura już Buba Bubistów, czy Oksany Zabuszko, czy późniejszych pokoleń literackich właśnie bierze na siebie tę odpowiedzialność. Właściwie każde pokolenie, tak, tego okresu niepodległościowego, w zasadzie mamy już trzy, tak, takie pokolenia, które działają na tej ukraińskiej arenie literackiej. Czy w ogóle nie tylko prawda, pisarzy, ale w ogóle działaczy kulturowych. I każdy z tych pokoleń podejmuje właściwy sobie, swojemu pokoleniu, swoim czasom, tak, problem. Tak się składa, że w tym czasie na Ukrainie, czy w Ukrainie, przepraszam, to nawyk słowny, tak się składa, że były trzy rewolucje i każda z tych rewolucji znalazła swoje odzwierciedlenie w literaturze, swoje przepracowanie, tak, traumatyczne przepracowanie tych powodzeń i porażek, bo o tym też ta literatura mówi, ale no na pewno jest to wyprzedzenie, tak, tego wszystkiego, co dzieje się, co mogłoby się dziać wśród historyków i wśród politologów. Z całą pewnością rewolucja godności, i o czym też piszę w swojej książce, i wojna, ta obecna wojna, i chcę, żebyśmy pamiętali, że ta wojna rozpoczęła się w 2014 roku. O tym się często zapomina, prawda? Ciągle się mówi teraz o tej eskalacji, ale my pamiętajmy, to jest 8 lat po prostu wojny, bycia Ukrainy w stanie wojny. To stało się naprawdę takim wielkim katalizatorem do formowania, do kształtowania zupełnie nowej ukraińskiej tożsamości, nie tylko kulturowej, ale także właśnie i społecznej, i narodowej. I to, co podejmuję w swojej książce, bo niektórzy twierdzą, że nie można mówić o traumie pozytywnie, tak? Jak można pisać o pozytywnym doświadczeniu traumy? To, co mnie najbardziej interesuje, to jest właśnie to posttraumatyczne wzrastanie. Czego Ukraińcy dowiedzieli się o sobie samych, tak, pod wpływem różnych tragicznych wydarzeń, i jakie to ma dla nich znaczenie, tak, jako Ukraińców, jako społeczeństwa i jako narodu. Tych utworów, proszę Państwa, które podejmują właśnie ten aspekt takiego posttraumatycznego wzrostu, po wojnie, po wybuchu wojny pojawiło się bardzo dużo. I na tym polega właśnie ten posttraumatyczny wzrost, że pisarze sięgają do trudnych tematów, o których samo społeczeństwo ukraińskie nie miało odwagi, tak, po prostu nagłosować. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Tak, teraz pytanie do pani profesor Maji Harbuziuk. Zdaniem pani profesor Agnieszki Matusiak, fotografie holokaustowe to skuteczny sposób dotarcia do traumatycznej pamięci Ukraińców. Czy aktualne szokujące zdjęcia sprzed kilku dni, między innymi z Buczy, pozwolą uniknąć maskowania pamięci? I jakie konsekwencje wiążą się z publikacją takich fotografii? Dziękuję bardzo. Też najpierw chcę podziękować za zaproszenie, za możliwość wziąć udział w takiej bardzo ciekawej i aktualnej, bardzo aktualnej dyskusji, w centrum której taka też wybitna książka dla i polskiego literaturoznawstwa, i ukraińskiego oczywiście. Bardzo dziękuję za możliwość tu.
І о питання, так, властиві, коли приготувалася до того споткання і ще раз прочитала книжки професора Матусяк, то власне в те дні побачились ми всі те окропне здіяння. І для того то так дуже ще близько наложилося і полончилося те темати, які порушає пані професор Матусяк і то, що маємо дійсно і зараз. І, власне, ну, найперше мушу повідати, що єстечми цілий час в чонгу тієї травми вевненчне. І для того трудно зараз повідати, бо з однієї сторони ми потребуємо тих дій, дуже потребуємо, нестати, як би то не бжмяло окропне, так, і страшне, але потребуємо, бо в інший спосіб не дасть приказати, власне, і сформувати те тіло травми, в якій перебуваємо і в якій ще будемо довго. Питання друге, що вже маємо те досвідчення з бачення смерті найближчих людей або або інших українців ще від революції годності. І, власне, втеді ми пережили той перший шок, коли побачились ми в фактично, ну, ну, майже в реальному часі, як забіюємо люди в Києві на інститутській. І так направди, то в огулі не мовіми о тим, чи то потрібно. Так, очевидно. Чи то спровокує зачирання травми або пам'яті. Мислю, що для нас ні. Не вім, як то відбира інний від, який має дистанс, який пережива те емоції в інній пристрені, безпечній і невоєнній. Але для нас очевидно, що те всі страшні здіяння є частиною нашого життя. І вже нашого наративу, і в тим нашого наративу звичайної перемоги. Бо то для нас зараз є в огулі нероз'єднане та окропність смерті і почуття власної справедливості і перспективи перемоги. Для того то є дуже скомпліковане, але ну, власне, так мислила в контексті книжки, о якій мовимо, що тема здіянь нацистського офіцера Голокосту, тих здіянь з Яру Бабиного, то щось іннего. І тема теж важливий, який подіймує професор Матусяк о тим, чи варто дійсно те здіяння виставити на ширшу публічність. Очевидно, що так, є там та етичний проблем. Але в тим контексті теж повідомляє о виставі українського співчесного маляжа, графіка Нікіти Кадана, яка відбулася в 2017 році в Львові, а потім ще в інших містах, то концепція тієї вистави полягала на тим, що Нікіта брав здіяння погрому в жидовських в Львові не тільки, але видаження часу Другої війни світової в Львові, власне, з тими забітими людьми. І трансформував те здіяння в власні рефлексії графічне. І той дистанс, в котором, ну, мовила би так направди в термінах Леся Курбаса, бо то для мене театр завжди є актуальний, такий термін перетворження,
transformacji właśnie i w, kiedy byłam na tej wystawie Nikity i dzisiaj, kiedy on pracuje dalej, właśnie to jest jeden z sposobów mówienia przez sztukę, wizualną sztuku o tych traumach. I właśnie ten sposób dobry i kojarzy się z pytaniami etycznymi. I tak naprawdę to bardzo, bardzo silne działanie w sztuce, przez sztukę i w pracy nad traumą. Nie wiem, czy dostatecznie, ale coś jakoś tak. Bardzo dziękuję Pani Profesor za odpowiedź. Zgłasza się Pan Bogusław Bakuła, ale przewidzieliśmy zgłoszenia i pytania w drugiej części debaty, więc bardzo prosimy o danie nam czasu na zadanie tych naszych pytań i poczekanie do drugiej części debaty. A czy ja bym mogła coś dopowiedzieć tylko do tego, co pani profesor Maja Harbuziuk powiedziała i do tego pytania właśnie. Bardzo proszę. Jeśli mogę. Tak, bo to jest takie bardzo istotne pytanie o tym zatarciu pamięci, czy ona się nie zatrze. Ta trauma ukraińska, na co ja też zwracam bardzo mocno uwagę w swojej książce, ma charakter, no, palimpsestowy. Ja nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale to właśnie takie nakładanie się tych pamięci, to nawarstwianie się tego, z tego okresu jeszcze imperialnego, szeroko rozumianego. Nie mam tutaj tylko na myśli tego kontekstu rosyjskiego, prawda? Bo trzeba mieć świadomość, do jakich organizmów państwowych wchodziły wcześniej, tak? Ziemie dzisiejszej Ukrainy i społeczeństwa, tak? Do jakich społeczeństw i później tego okresu sowieckiego. To są traumy, to są doświadczenia, które się na siebie nakładają. One wchodzą ze sobą w różnego rodzaju gry. To nie tylko tak, że one się nakładają, tak? Ale jeszcze między sobą wchodzą różnego rodzaju po prostu interakcje. I to, co się dzieje teraz, współcześnie, tak? Ta kolejna trauma, niesamowita, to jest właśnie jakby taki... Ta kolejna warstwa, która pokrywa wszystko inne, ale to nie oznacza, że ona po prostu znosi coś, prawda? Ona dodaje nowego znaczenia, po prostu nowego kontekstu. My nie wiemy jeszcze dzisiaj, czym on zaowocuje tak naprawdę. Tego nie możemy powiedzieć, no, w którą stronę to wszystko się rozegra, prawda? To wszystko dzieje się teraz. Ale niewątpliwie będzie to, jest już, tak, no, niesamowity bagaż. Ja uważam, że jednak bardzo mobilizujące społeczeństwo ukraińskie to już jest inne społeczeństwo niż kiedy jeszcze nawet byłam w Kijowie jesienią, no właśnie na obchodach 80. rocznicy Babiego Jaru. I przekonują mnie też o tym rozmowy ze studentami, którzy u nas się pojawili właśnie jako już uciekinierzy, tak, z obszarów objętych wojną. To jest młode, nowe pokolenie, które mówi już zupełnie innym językiem niż tym, bo tych studentów przecież było bardzo dużo u nas, prawda, na uniwersytecie. To jest zupełnie nowy dyskurs właśnie taki tożsamościowy i to jest tragiczne. Niesamowicie tragiczne, ale naprawdę no w takim kontekście właśnie tego wzrastania, dojrzewania do odpowiedzialnej ukraińskości, tak? No to jest bardzo istotne, tak mi się wydaje, prawda? Dla mnie osoby, no, z jednej strony z zewnątrz, ale jednak mimo wszystko zaangażowanej bardzo mocno właśnie w te sprawy ukrainoznawcze, ukrainistyczne, czy w ogóle ukraińskie, tak? Kwestię właśnie ukraińską, na ile oczywiście jako polski badacz mogę sobie tutaj, prawda, rościć do tego pretensje. Także to tylko tytułem uzupełnienia. Mhm. Dziękujemy bardzo, pani profesor. I pytanie do pani profesor Ewy Bal. Jakie jeszcze literatura ukraińska i sztuka ukraińska niosą scenariusze performatywnego przepracowania traumy II wojny światowej oraz jej posttraumatycznych symptomów z czasów transformacji systemowej po roku
1991 aż do trwającej obecnie wojny. I na czym polega ten performatywny wymiar, można powiedzieć, performatywna siła twórczości literackiej? No ja dziękuję bardzo serdecznie za to pytanie, a jednocześnie poczułam się nieco onieśmielona, bo ja od razu się wytłumaczę, że ja jestem tutaj takim świeżynką, że tak powiem, na gruncie ukrainoznawstwa i właściwie moimi przewodniczkami po tej materii są właśnie Agnieszka Matusiak i Maja Harbuzyuk, które są tu obecne i to tak naprawdę dzięki nim wchodzę w te zagadnienia, natomiast interesuję się nimi przede wszystkim dlatego, że sama jestem badaczem, który głównie zajmował się ostatnimi czasy jak gdyby sprawczością, performatywnością sztuki w takim myśleniu dekolonialnym, ale również sprawczością sztuki w zakresie samych procesów poznawczych, to znaczy na ile sztuka jest takim wehikułem naszego poznania, równie skutecznym, tak jak wiedza naukowa. To, co powszechnie nazywamy epistemologiami, tak, one między innymi jakby kształtowane są poprzez również przedstawienia artystyczne i wydawało mi się, że to, co jest ważne i do pomyślenia we współczesnej kulturze, to jest ten taki ruch dekolonialny, który zaczął się oczywiście w Ameryce Łacińskiej, ale trzeba pamiętać, że wszyscy ci myśliciele dekolonialni, oni, ich jak gdyby pozycja, perspektywa spojrzenia, ona gdzieś jest usadowiona w Ameryce Łacińskiej i to, co na przykład Bonaventura de Sousa Santos nazywa globalną północą, jest wymierzone przede wszystkim w takie kraje jak Ameryka i Europa Zachodnia. To znaczy dla niego jest to jakiś taki jeden monolit, rodzaj imperium, tak, które wywiera swoją presję na kraje Ameryki Łacińskiej, które on nazywa globalnym południem. Natomiast to, co wydawało mi się szczególnie istotne i do przemyślenia, i zwłaszcza do przemyślenia z naszej perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej, to jest właśnie zaproponowanie innego typu, czy też nowych epistemologii, które nie poddawałyby się takiemu określeniu globalne południe, tak? Czy też, że my należymy do tego globalnego południa, tylko wydaje mi się, że perspektywa Europy Środkowo-Wschodniej to jest taka perspektywa, na której z jednej strony przecinają się dyskursy globalnego południa i globalnej północy, a przede wszystkim chyba jednak to, co to dla perspektywy europejskiej czy paneuropejskiej jest istotne, przecinają się cały czas te dyskursy zachodu, cywilizowanego rzekomo zachodu i zapóźnionego cywilizacyjnie wschodu, takiego podziału, o którym my wiemy, bo o tym pisał Larry Wolf w swojej książce wydanej w 1994 roku, a dopiero niedawno przetłumaczonej na język polski, który kształtował się już w epoce oświecenia. Tak? To wtedy właśnie głównie kolonialne potęgi takich krajów jak Francji, Wielkiej Brytanii, czy Hiszpanii, jakby by rozpoczęły taki bieg ku postępowi, natomiast pozbawione kolonii kraje Europy Środkowo-Wschodniej jakby zostały w tyle w tym biegu. I to jest takie myślenie, które pod pewnymi względami ono się utrzymuje do dzisiaj. To znaczy do dzisiaj mi się wydaje, że zwłaszcza z perspektywy polskiej my mamy taką potrzebę, jak gdyby o tym pisała też Ewa Domańska w wielu artykułach na gruncie polskim, takiego poczucia cywilizacyjnego zapóźnienia i konieczności nadrabiania zaległości z Zachodu. To, co się dzieje na Ukrainie i moje zainteresowanie ukraińską sztuką, literaturą wynika z tego, że wydaje mi się, że to, co powinniśmy zrobić i co poniekąd już badacze, czy tutaj nawet siedzący robią właśnie, to jest zaproponowanie, znaczy czy też sformułowanie pewnej kontrpropozycji w stosunku do dekolonialnego myślenia Ameryki Łacińskiej, pewnej kontrpropozycji, która właśnie jest ulokowana w Europie Środkowo-Wschodniej, czy wręcz w Europie Wschodniej, dlatego że jest to specyficzna, jak gdyby specyficzne ulokowanie właśnie na przecięciu z jednej strony bardzo silnego imperializmu rosyjskiego i sowieckiego,
ale też jest to pewna perspektywa spojrzenia, która oferuje pewne alternatywy epistemiczne również dla Europy Zachodniej. I to jest jakby podstawa jakby dla mojego myślenia o tym, co dzięki Ukrainie raczej jest do pomyślenia w Europie. I wydaje mi się, że książka Agnieszki Matusiak, ona z jednej strony eksploruje niezwykle ważny taki, powiedziałabym, wstęp, tak jak czy Agnieszka Matusiak mówi, kwestia postkolonialnego czy dekolonialnego wzrostu, to znaczy to, o czym wcześniej pisał Franz Fanon, chodzi o to, żeby zrzucić z siebie pewne piętno, prawda, kolonialnego myślenia i zacząć myśleć o sobie w sposób podmiotowy poprzez rozpoznanie różnego typu właśnie przekłamań, niedopowiedzeń historycznych, poprzez jak gdyby stanięcie twarzą w twarz z własną pozycją. Ciekawe wydaje mi się w tym myśleniu też to, że o ile dobrze rozumiem książkę Agnieszki, jednak jakby uwaga tutaj twoja jest skupiona głównie na takich autorach, którzy jednak dokonują rozpoznania społeczeństwa ukraińskiego i jego dziejów, ale w tej roli ofiary, prawda, przede wszystkim, to znaczy tego podmiotu cierpiącego, tego podmiotu, któremu odebrano nawet głos do mówienia. I to jest oczywiście niezwykle ważne i konieczne, natomiast mi się wydaje, że kolejnym krokiem jest właśnie pójście dalej, to znaczy wykorzystanie tej pozycji do tego, żeby na przykład tworzyć różne inne spekulatywne wizje przyszłości świata, ale właśnie z tej perspektywy wschodnioeuropejskiej. I ja może nieco wychodząc poza te przykłady, które no, wydaje mi się świetnie Agnieszka Matusiak analizuje, bo tutaj jest mowa czy o Oksanie Zabuszko, no, czy o Marii Macios, czy o filmach Łoźnicy, Minajewa. Nie będę tutaj wszystkich tych autorów wymieniała. Ja po prostu zaczęłam myśleć o zupełnie młodych autorach, czy autorkach dramatów, przedstawień, które niektóre z nich pracują na terytorium Polski. Myślę tutaj szczególnie o Olenie Apczal. To jest dla mnie taka twórczyni, która ma ogromny intelektualny potencjał w tym swoim myśleniu o wschodzie Europy. Ten jej ostatni spektakl, o którym dopiero co napisałam artykuł, ja mi się wydaje, że on się ukaże w następnym numerze Didaskaliów, w Kreszany, w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. To jest bardzo niezwykle ciekawy i myślę właśnie, że inspirujący dla Europy Zachodniej przykład myślenia takiego moralnego odrodzenia Europy, które realizowałoby się poprzez włączenie w nasz tryb myślenia zapomnianej i zaprzepaszczonej mitologii wschodniosłowiańskiej. To jest niezwykle istotne, bo z jednej strony mamy oczywiście pełną świadomość tego, że no nie mamy jak gdyby źródeł pisanych tej mitologii. Tak naprawdę niewiele o niej wiemy, natomiast mamy takie narzędzia, które się nazywają myśleniem spekulatywnym, czy kontraktualnym, czy kontrfaktualnym, czyli takiej operacji na fikcji, na wyobraźni, tak? I tutaj mi się wydaje, literatura może spełnić niezwykle ważną rolę w tym sensie, że ona może pomóc nam w wyobrażeniu sobie innych możliwych światów, modeli przyszłości. I Olena Apczal to robi, ale równocześnie ona bardzo celnie jak gdyby wskazuje, na czym polega ewentualna, znaczy to jest też w tonie oskarżenia w tym spektaklu sformułowane i o tym też mówiła przed chwilą Agnieszka Matusiak, to znaczy oskarżenia w stronę Europy Zachodniej, która nie widziała wojny, która się toczyła na Donbasie od 2014 roku. I tam są, w tym spektaklu są takie dwie czasowości, to znaczy z jednej strony ten czas współczesny Oleny Apczal, która przecież pochodzi z Donbasu, z Wołnowachy i straciła matkę w tych działaniach wojennych, po pierwsze, po drugie jej ojciec został na Krymie i ona nie ma dostępu do tego ojca, bo po prostu jest, nie jest wpuszczana do tego ojca, więc ona jak gdyby ma głęboką świadomość tej wojny i skutków tej wojny,
które ona odczuwa jako jej pokolenie 35, powiedzmy sobie, latki. Ale z drugiej strony właśnie próbuje przełożyć to doświadczenie na zakwestionowanie zachodniej tradycji mitologii grecko-rzymskiej. I w tym spektaklu jest taka jedna bardzo, wydaje mi się, istotna teza, to znaczy ona wskazuje na figurę Klitajmestry i mówi, a co gdybyśmy zwrócili uwagę na Klitajmestrę, ale nie pod kątem tego, że ona zabiła Agamemnona w geście zemsty, tylko że to jest Klitajmestra, że to jest matka Ismeny, która została poświęcona na ołtarzu wojny przez własnego ojca. I teraz tam jest taka przepiękna scena, która mówi o tym, że Klitajmestra decyduje się jeszcze raz urodzić Ifigenię i będzie to Ifigenia urodzona na wschodzie. I dodaje, że należałoby pójść dalej, to znaczy zastąpić te Erynie, czyli błagalnice, które przebaczyły Orestesowi morderstwo, tak, na swojej własnej matce i w pewnym sensie zgodziły się na ten rodzaj patriarchalnej demokracji, który jest dominujący w kulturze zachodniej, a co gdybyśmy zastąpili te Erynie boga rodzanicami, tak? Czyli tymi boginiami słowiańskimi, które są strażniczkami właśnie takiego no, silnego związku z ziemią, tej matrylinearnego dziedzictwa. I to mi się wydaje niezwykle ważne, bo gdyby nasza kultura i cywilizacja postępu ufundowana była na innym micie, to nie mielibyśmy być może dzisiaj do czynienia z taką wojną, bo jednak jak gdyby ten feministyczny w pewnym sensie, tak, wątek, który nie godzi się, tak, na ofiary z synów i z córek, zwłaszcza z córek, jeżeli dzisiaj popatrzymy, mówiliśmy o tym, co się w Irpiniu i w Buczy działo, zwłaszcza córek, no to naprawdę my potrzebujemy po prostu nowych mitologii, po prostu nowych historii do opowiedzenia. Nie tych starych, wojennych, powiedziałabym dzisiaj putinowskich, imperialnych historii wojennych, prawda? No, przepraszam, że zajęłam tyle czasu, ale wydawało mi się to istotne. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. I kolejne pytanie do pani profesor Agnieszki Matusiak. Trauma jest zjawiskiem negatywnym, ale pani profesor zauważa, że istnieje również trauma pozytywna, dynamizująca i stymulująca do działania. Czy obecna postawa Ukraińców, walka kobiet, determinacja mężczyzn, również wsparcie osób starszych, jest w znacznym stopniu skutkiem takiej traumy? Tak, ja już troszeczkę właśnie w tym kontekście mówiłam wcześniej, ale myślę, że tak, że to oczywiście brzmi straszliwie, tragicznie, bardzo brutalnie, ale właśnie tak, jeden z krytyków literackich ukraińskich, który omawiał utwory ukraińskie, prozatorskie, które powstały na temat wojny po 2014 roku, stwierdził, że to jest tak naprawdę, to jest właśnie ta wojna ojczyźniana, tak? Ukraińska wojna ojczyźniana. Nie ta druga wojna światowa, nie ten mit, tak, na którym został ufundowany ten sowiecki świat po 1945 roku. Tylko właśnie teraz Ukraińcy tak naprawdę walczą o swoją ojczyznę, tak, o swoją prawdziwą ukraińskość, niezafałszowaną właśnie przez sowietyzm, przez imperium, ten dyskurs taki imperialny rosyjski. Ale to teraz się właśnie wszystko tworzy, tak? I to jest ta wojna o ojczyznę. Ja nawet ostatnio nad tym rozmyślając stwierdziłam, że to nawiązanie do tego, Ewo, co ty powiedziałaś, że to jest tak naprawdę wojna o matczyznę w takim rozumieniu
Ukrainy jako matczyzny. To jest właśnie tej propozycji, którą dał Taras Szewczenko i która właśnie przez ten kontrdyskurs imperialny rosyjski, a później i sowiecki, została po prostu zafałszowana i właśnie włożona w ten taki no, zmaskulinizowany tak, dyskurs ojczyźnianej wojny, walki właśnie o hegemonię, o tę no, taką zhomogenizowaną tak, ojczyznę radziecką, gdzie mówiło się o narodzie radzieckim, tak, a nie o narodzie ukraińskim, o podmiotowości ukraińskiej. To jest uważam bardzo, bardzo istotne, żeby po prostu mieć to na uwadze i rzeczywiście tak, uważam, że to jest właśnie ten posttraumatyczny wzrost. On się rozpoczął, on trwa. Ale widzimy to w wypowiedziach wielu działaczy kultury, widzimy to w wypowiedziach chociażby Oksany Zaburzko, która u nas teraz jest, tak? Czy Jurija Andruchowicza, odsyłam tutaj też do wczorajszego artykułu, który ukazał się na łamach Gazety Wyborczej, który jak się okazało wywołał lawinę, zakulisową lawinę dyskusji zwolenników, sympatyków, ale i przeciwników takiego właśnie stawiania sprawy. Poza tym no jest ta wojna jest też chyba najsilniej pokazywana przez pisarki kobiety, tak? Przez właśnie twórczynie teatru, przez dramaturszki. Naprawdę, proszę Państwa, to jest zupełnie nowa jakość. To jest oczywiście mikrohistoria, to jest ta historia taka oddolna, to jest historia intymistyczna, to jest właśnie ta kontrpropozycja do dyskursu sowieckiego, tej wielkiej wojny, tak, tej metanarracji, ale właśnie opowiedziana głosem kobiecym. Jest taki monodramat Nedy Neżdany, Kićka na spohat. I jest to opowiedziana historia kobiety, do niewoli przez separatystów, kiedy i była tam torturowana. I następuje tutaj, proszę Państwa, zderzenie właśnie tej przemocy, którą czynią no, najeźdźcy, tak, imperialni najeźdźcy na ciele kobiety. To jest tak, dla tego dyskursu hegemonialnego, imperialnego, każdego, nie tylko rosyjskiego, prawda? Wydaje się, że jest to opowieść taka beznamiętna, ale te trzy koty, które ona usiłuje sprzedać, którymi się tak bardzo przejmowała, co się z nimi dzieje, kiedy ona jest w tej niewoli, pokazują to zderzenie czułości i przemocy, tak? I to zderzenie w tej interakcji właśnie pomiędzy tą czułością, delikatnością, tą troską matczyną, tak? A właśnie tą przemocą widzimy niesamowitą traumę. Takich tekstów jest dużo, chociażby to, co Maju, ty mówiłaś na naszym spotkaniu w ramach projektu i znów prol komunistycznej Europy, mówiłaś o złych drogach Natalii Worożbyt. To naprawdę była bardzo inspirująca twoja wypowiedź. Ja natychmiast poleciałam oglądnąć film, bo Natalia Worożbyt stworzyła nie tylko dramat o tym, prawda, ale także i na podstawie swojego dramatu nakręciła film, wyreżyserowała film o tym samym tytule. Zresztą, proszę Państwa, i można go oglądnąć z polskim, po polsku, z polskimi napisami czy z polskim lektorem. Zachęcam bardzo serdecznie. Dramat otrzymał nagrodę
imienia Tarasa Szewczenki za 2021 rok w dziedzinie właśnie dramatu i teatru. I to jest też, proszę Państwa, historia opowiedziana oczami kobiety. Wojenna historia, naprawdę bardzo przejmująca, gdzie ta przemoc właśnie wobec kobiety, mężczyzn, tych właśnie gwałtowników ziemi, tak? I gwałtowników kobiet. Zabić mężczyzn, zgwałcić kobiety na oczach ich dzieci. To jest straszne. I to się, proszę Państwa, dzisiaj dzieje. Ale my na to, to jest tylko wzmocnienie. To jest wielkie nadłamanie Ukraińców, na pewno. Takie psychologiczne. Tu oczywiście wielka rola psychologów społecznych, absolutnie. Ale myślę, że to jest hartowanie się tego narodu po prostu w ogniu, w krwi i przeciwko tej przemocy imperialnej. Właśnie ustami tych kobiet to widać najbardziej. Czy mogę przedłużyć trochę z odniesieniem do tego, co mówiła Agnieszka Matusiak i z pytaniem o performatywność i o teatrze, dramacie od pana Pawła. Właśnie pewnie, że jest potrzeba oddzielić historię literatury ukraińskiej ostatnich 30 lat i historię teatru, o ile to przestrzeni różne i teatr jako przestrzeń publiczna ma swój algorytm rozwoju albo nie rozwoju, a literatura oczywiście pracuje za innymi mechanizmami. I dlatego oczywistym jest dla wszystkich, że historia albo teraźniejszość współczesnego teatru ukraińskiego i dramatu my zaczynamy od 14 roku. Do roku 14 teatr ukraiński, ну, chyba jakimiś tylko takimi pojedynczymi wypadkami pracował i z traumą, i z tematami kolonialnymi, antykolonialnymi. I tylko po 14 roku, kiedy powstało pytanie, co robić z doświadczeniem tej żywej traumy, która zaczęła się i nie i trwała, tylko wtedy teatr ukraiński, który do tego czasu zostawał w ramach teatru pozytywistycznego, teatru realistycznego, etnograficznego i takiego teatru właśnie postradzieckiego, tylko wtedy teatr ukraiński zaczął coś działać i właśnie był zapoczątkowany, no nie zapoczątkowany oczywiście, trochę wcześniej, ale na scenę wyszedła ta dramaturgia i nowa, i przez parę lat przed tym napisana, która dotykała właśnie tematów traumy i która zaczęła pracować z narratywami nelinearnymi, irracjonalnymi i szukać dla nas, niestety, to było bardzo opóźnione, bo nie mamy doświadczenia teatru egzystencyjnego i innych gatunków teatru, niestety. I właśnie tylko teraz, w te ostatnie 8 lat, zaczęły mówić właśnie o tych niewyrażalnych doświadczeniach, niewymowlanych doświadczeniach, ale właśnie w tym i był ten i zostaje się ten traumatyczny, posttraumatyczny wzrost. I za ten termin bardzo jestem wdzięczna Agnieszce Matusiak, bo tak naprawdę, kiedy o tym wszystkim myślisz, to nie zawsze rozumiesz, jak określić, jak to pojednać z jednej strony spektakle właśnie jako Źle drogi albo Sasza wyrzuć śmiecie, Natalki Worożbyt i inne, jak to połączyć z tym takim konstruującym mechanizmem, który jest założony w nich. I właśnie to chodzi o ten posttraumatyczny i traumatyczny wzrost. Właśnie, to tak działa. Niestety społeczeństwo i oddzielni ludzie przeżywają kryzys śmierci i po prostu ruinacji, a kultura w ten czas wypracowuje mechanizmy tego, jak z tego skonstruować postęp. No, przepraszam, ale
Przepraszam za pośrednictwo. Tak, myślę, że jest to zrozumiałe. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Właśnie w tym momencie miałem zadać pani profesor Mai Harbuziuk pytanie o teatr ukraiński, o rolę w procesie tego pozytywnego przekraczania traumy narodowej, na ten unikatowy charakter oddziaływania ukraińskiego teatru. Ale może w takim razie zapytam panią profesor, jak w ukraińskich miastach funkcjonują teatry teraz, w czasie wojny? Bowiem teatr to także ważny symbol obecnej dramatycznej sytuacji w Ukrainie. Dziękuję. Tak, to bardzo ciekawe doświadczenie i pytanie ciekawe, bo no, najpierw mogę mówić o teatrach w Lwowie, chociaż z jednej strony miasto nasze jest najbezpieczniejszym, tak myślimy, miejscu, ale bardzo ciekawe jest, jak w pierwsze tygodnie po wybuchu wojny teatry zostały ukryciem dla uchodźców i jak w teatrze do przykładu imienia Lesia Kurbasa, w którym i profesor Bali, profesor Matusiak byliście, jak w tym teatrze, który taki jest, no tak mówimy, że jest namalowany, tam to teatr o takiej osobliwej atmosferze, jak na scenie i w parterze po prostu śpią i żyją ludzie z dziećmi, jedzą i wszystko. To po prostu stał ich drugi dom. I to taka kolejka dla uchodźców, których tam wiele, 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 to cała taka rzeka ludzi, która płynie i zmienia się i żyje w tym teatrze. I właśnie na Międzynarodowy Dzień Teatru 27 marca ten teatr wspomniał o tym, że on teatr. I właśnie z tymi mieszkańcami, uchodźcami po prostu śpiewał i tam żbiali różne śpiewy, muzyka i to było takie świętowanie tego dnia teatru. Inny teatr akademicki, Narodowy Teatr Zenkowiecki pracował do niedawna jako sztab humanitarny, gdzie było wiele pakunków i też pracowali artyści i nie tylko administracja, jako wolontariusze i to też było bardzo tak 20 całodobowe. Inne teatry też. Oczywiście, że od 1 kwietnia w Lwowie do przykładu jest rozpoczęto pracę teatrów w normalnej takiej strefie. Teatr Zenkowiecki zaczął grać i zanim właśnie myślę, bardzo spodziewam się, że jutro idę na czytku dramaturgiczną do teatru i ludzi i lalki z Olegiem Stefanem za prozą Schmidta. I to już tak wygląda jak taki normalny proces, ale bardzo cieszymy się, że tak patrzymy na to, że do tego życia teatralnego zostaną dołączone uchodźcy i to też wspomaga, to też jak kiedyś w czasie II wojny światowej był taki, to teraz nazywamy fenomen Ukrainy okupowanej, kiedy pod okupacją działała cała siatka teatrów zawodowych po wszystkiej Ukrainie. I oni dawały swoim widzom właśnie te poczucie takie terapeutyczne i spokoju, i pewności, i jednocześnie to oczywiście było takie ta wspólnota narodowa, która gruntowała się koło tych teatru. Teraz to oczywiście, że brzmi i wygląda po innemu, ale też teatr te funkcje spełnia. Czym dalej na wschód,
Tym oczywiście działalność teatrów jest skomplikowana, więcej. No w Kijowie oczywiście nie działa żaden teatr, chociaż nie zostały na szczęście do dzisiaj zrujnowane te budynki i te ludzie, które zostały w Kijowie, ludzie teatru, tam przychodzą, odchodzą, no i coś robią, ale też to takie nie jest regularne. I no wiem, że teatry Tarnopolia, trochę możliwe Łódzka też będą pracować, ale no to jest tak teraz. Bardzo dziękuję za odpowiedź, za przywołanie tych faktów. Tak, ja moje pytanie kieruję do pani profesor Ewy Bal. Pani profesor Agnieszka Matusiak pisze w swojej książce o ukraińskiej rzeczywistości posttotalitarnej oraz związanej z nią traumie. Jednak zauważa również, jak wiele trudności dostarczyła społeczeństwu ukraińskiemu transformacja, zderzenie ze światem zachodnim. Z czego wynika taka nieumiejętność poradzenia sobie z tak zwaną zmianą na lepsze? No, jako nieukrainoznawca nie powiem, na czym polega na Ukrainie ta nieumiejętność zmiany na lepsze, ale chyba się odwołam do innego dzieła, to znaczy odwołam się do Achille Mbembe i badacza z południowej Afryki, który ostatnio napisał taką książkę Polityka wrogości i nekropolityka, a także do innego badacza z kolei z pochodzenia hinduskiego, Arjuna Appadurai'a, który ostatnio napisał książkę, żebym nie skłamała tytułu, bo mam go tutaj przy sobie, ach, Strach przed mniejszościami, esej o geografii gniewu. Są bardzo dwa, moim zdaniem, bardzo ważne wejrzenia w takie społeczeństwa, które jakby z których zdjęto taki bezpośrednią presję kolonializmu w tej takiej odsłonie historycznego kolonializmu, czyli administracji, obcej administracji państwowej, ale które pod pewnymi względami mierzą się z innym rodzajem neokolonializmu, który bardzo często przejawia się w takim splocie uwikłań różnych interesów, między innymi kapitalistycznych dużych korporacji, ekstraktywistycznej polityki, kapitalistycznego postępu i takiej właśnie polityki, która terytoria, które się wydostały spod opresji kolonialnej, traktuje nadal jako terytorium pewnych zasobów, w tym również zasobów ludzkich. To znaczy, że ludzie są dalej zasobem w tych społeczeństwach i służą po prostu wykorzystywaniu do jakichś celów. I mi się wydaje, że patrząc właśnie na takie społeczeństwa, które są zdominowane wcześniej jakby realizowaną polityką przesiedleńczą, czyli takie społeczeństwa, które mają osłabione poczucie zakorzenienia i które mają problemy z odtworzeniem własnej jak gdyby biografii, o tym bardzo dużo też pisała Agnieszka w swojej książce i Oksana Zabuszko również w Muzeum Porzuconych Sekretów. Takie społeczeństwa według Achille Mbembe, one są bardzo podatne na różnego rodzaju jakby afektywne utożsamienia, które niekoniecznie mają kształt etniczny czy narodowy, ale budowane są w oparciu o stwarzanie pewnego często wyimaginowanego wroga. I wydaje mi się, że to stwarzanie wroga to nie jest tylko, znaczy na to podatne są nie tylko społeczeństwa te takie postkolonialne, ale w ogóle we współczesnej rzeczywistości, która jest zdominowana przez nowe media, zdominowana przez nagromadzenie, że tak powiem, przepływów informacyjnych i niski poziom edukacji,
nawet społeczeństwa uznawane za wysoce rozwinięte, takie jak społeczeństwo brytyjskie, nie są wolne, czy społeczeństwo amerykańskie nie są wolne od tego typu wpływów, to znaczy budowania pewnych mikro, makro wspólnot w oparciu o podzielaną nienawiść do jakiegoś wyimaginowanego wroga. I mi się wydaje, że jakbyśmy chcieli o tym myśleć, to Rosja putinowska doskonale, mi się wydaje, rozgryzła ten mechanizm. I to, czego Europa nie widziała przez ostatnie 20 lat, to właśnie na tym polegało, że oni doskonale jak gdyby rozgryźli ten mechanizm i przy całej ślepocie zachodniej Europy rozgrywali, że tak powiem, te społeczeństwa, przecież nie tylko na wschodzie Ukrainy, tak? Ale również w Polsce, ale również w Wielkiej Brytanii, również we Włoszech, które jest po prostu, jestem italianistką, i to jak społeczeństwo włoskie dało się wrobić absolutnie w propagandę putinowską, to jest absolutnie zdumiewające. Ja jestem na różnego rodzaju grupach takich, również facebookowych, gdzie śledzę te debaty, które się odbywają wokół wojny na Ukrainie i po prostu nie mogę wyjść ze zdumienia, do jakiego stopnia ten tryb myślenia postprawdy, to znaczy, gdzie jedno słowo tyle samo znaczy, co zdjęcia dowodów zbrodni, tak? Jak łatwo to społeczeństwo daje się urobić, tak? Takiej właśnie tej propagandzie przecież podprogowej, którą Rosja doskonale jak gdyby próbuje rozwijać. Więc próbując odpowiadać na to pytanie, myślę, że należy na to zjawisko jak gdyby takiej społeczeństwa postkolonialnego patrzeć w nieco szerszej perspektywie, to znaczy rozwoju współczesnych mediów, przepływów kapitału. Myślę, że dla wszystkich było zdumiewające, w jaki sposób interesy wielkiego kapitału nie współgrają z interesami Ukrainy, tak, i ludzi zamieszanych, znaczy, którzy są ofiarami tej wojny. I myślę, że należy właśnie wykształcić w sobie jakiś nowy rodzaj czujności, jakiś nowy rodzaj inteligencji, tak, który pozwoli nam na nowo oddzielić wyimaginowanego wroga, czy wręcz jakby zupełny fałsz od prawdy. To jest niezwykle trudne, ale mi się wydaje, że to jest dla nas potrzebne i ta wojna jakby przede wszystkim chyba stanowi takie otrzeźwienie w tym kierunku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy ekspertkom za odpowiedzi w tej części debaty i teraz przechodzimy do drugiej części naszego spotkania. Prosimy o zadawanie pytań, wykorzystując ikonkę z podniesioną dłonią. Prosimy, aby osoby, które chcą zadać pytanie, podały także dyscyplinę, z którą są związane, oraz sprecyzowały, do kogo jest skierowane pytanie. Istnieje również możliwość zadawania pytań poprzez czat. Zapraszamy. Tak, i mamy już pierwszą osobę. Prosimy panią profesor Ingę Iwasiów. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chcę bardzo podziękować, bo nie tylko intelektualnie bogata, ale przede wszystkim poruszająca jest dla mnie ta rozmowa i bardzo, bardzo dziękuję za jej zorganizowanie i paniom za przyjęcie zaproszenia i podzielenie się z nami wiedzą i refleksjami. Ja właściwie nie wiem, czy to będą pytania. Może to pierwsze, będą to pytania, tak, jednak, ale też refleksje. Po pierwsze, chciałabym panie zapytać o to, czy, ponieważ ja tu na Uniwersytecie Szczecińskim reprezentuję sieć naukową łączącą kilka polskich uniwersytetów, noszącą nazwę Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych. I kiedy panie mówiłyście o tych kwestiach postkolonialnych i zależnościowych, to ja cały czas tę kategorię postzależności przykładałam do nich, bo sądzę, że ona jest operacyjna. My w tej sieci na początku, kilkanaście lat temu, kiedy była zakładana,
prowadziliśmy taką dyskusję, wydaliśmy tom na ten temat, też taki metodologiczny pierwszy, bo to nie było dla wszystkich oczywiste, czy posługiwać się kategorią postkolonializm, czy mówić jednak postzależność. Co przemawiało za postzależnością? To, o czym teraz Panie mówicie, to znaczy to, że ta sytuacja wschodnioeuropejska jest specyficzna przede wszystkim dlatego, że mamy tu nie tylko zjawiska kolonialne, a nawet neokolonialne, ale mamy też inne polityczne zależności, które biorą się z przeżycia totalitaryzmów przede wszystkim. To jest ta specyfika. I biorą się też z tego, co było tą ostatnią sekwencją wywołaną pytaniem o to, jak radzą sobie, jak radzi sobie kultura, społeczeństwo ukraińskie z transformacją. Więc taka hipoteza, że ta trudność radzenia sobie nas, społeczeństw wschodnioeuropejskich, z transformacją, to jest, polegałaby na tym, że żyjąc w tym uścisku imperialno-totalitarnym, w różnym stopniu, w zależności od oddalenia od centrum imperium, my w Polsce, czy w Ukrainie, czy w Litwie, czy w innych krajach, w różnym stopniu potrafiliśmy ten uścisk zależności rozluźnić. To związane było także z pewnymi resentymentami, sentymentami, nostalgiami, i uzależnieniem także emocjonalnym od tego kolonialnego, imperialnego, totalitarnego hegemona. Różnie to można nazywać, ale chodzi mi tylko o operacyjność tego pojęcia postzależności, która wydaje mi się warta wspomnienia. Ale to oczywiście nie jest najważniejsze, bo najważniejsze jest teraz to, co się dzieje w Ukrainie. To, co nam kultura ukraińska ostatnich lat powiedziała, także o nas, o sytuacji w świecie. Ja się bardzo głęboko zgadzam ze wszystkim, co Panie powiedziałyście o tym, że coś się zmienia, że i że to Pani profesor Bal powiedziała, że jest taka nadzieja przebudowania kultury bardzo głębokiego. Choć z drugiej strony ja oczywiście, mając tę nadzieję, jednocześnie się powściągam, myśląc o tym, że ona jest jednak kwestią naszego bycia w kulturze, naszego silnego związku z kulturą, naszego jako środowiska, osób, badaczek, pisarzy i tak dalej. Natomiast to, co się dzieje obecnie, jest jakąś eksplozją tych najbardziej przemocowych, patriarchalnych zachowań i czy damy radę im wyjść naprzeciw z pieśnią? To jest pytanie może naiwne, ale ten oczywiście proces przebudowy kultury musi trwać długo, to się nie zdarzy teraz. Natomiast wyraźnie jest ogromny potencjał w ukraińskiej literaturze, w sztuce kobiecej i ta odpowiedź imperialna jest wstrząsająca. Chcę też powiedzieć, że ja właściwie zaczynam teraz każdy dzień od czytania ukraińskich pisarzy. Od tego, co oni mówią do nas w mediach społecznościowych, od esejów, które się ukazują w prasie światowej. I to też przewartościowuje sytuację literatury. To jest pewnego rodzaju paradoks, ponieważ oni sami często, jak Andrzej Lubka na przykład, który pisze, że teraz jest, zajmuje się dostarczaniem pomocy, zajmuje się logistyką, a nie literaturą, ale to nieprawda, bo każdy jego wpis jest literacki. I właściwie to także jest taka sytuacja przewartościowania pozycji literatury. Nie wiem, czy Panie to potwierdzicie, czy tak to można rozumieć, ale mnie się teraz wydaje, że nie ma po prostu niczego ważniejszego, niż oni nam piszą w literaturze, że wszystkie te konstrukcje, do których oni byli wcześniej skłonni, a byli skłonni do awangardy, do wysokiego tonu literackiego, do także takich właśnie do poezji, którą bym nazywała poezją ziemi i krwi. To wszystko jest teraz
I to było bardzo męskie zresztą akurat u Sierhija Żadana, czy właśnie u Andrija Lubki. Oni byli inni od kobiet. Wyraźnie ja widziałam, że to są takie dwa nurty. Jest, męskie, kobiece jest bardzo podzielone w literaturze ukraińskiej. To teraz oczywiście nie jest istotne, natomiast istotne jest to, że literatura obecnie odzyskuje moc poprzez dosłownie to, że ci pisarze stoją na barykadzie i zaciera się, nawet tutaj nie można mówić o performatywności, po prostu zaciera się granica pomiędzy działaniem a tym obrazem wojny, który oni nam teraz przekazują. Tak, i to dziękuję bardzo, skończę, bo chciałabym mówić jeszcze długo, ale może będą kolejne głosy. Dziękujemy bardzo, pani profesor. Ja tylko jedno słowo dorzucę, że to jest ten termin, który został ukuty przez Diane Taylor, że mamy do czynienia z artywistami, znaczy, że nie ma, to są aktywiści, artyści, tak? Artywiści, nie ma innych figur, tak? Ja tutaj, jeśli można, tak, ad vocem. Pani profesor, bardzo mi miło, że jest pani na naszej dzisiejszej debacie i za ten głos. Bardzo, bardzo się cieszę, naprawdę. Może w kolejności ten dyskurs postzależnościowy. Ja sama bardzo długo się nad tym zastanawiałam, kiedy zabierałam się za pisanie książki. Bardzo bacznie śledzę poczynania centrum, uczestniczyłam też w konferencji, zresztą w Szczecinie, organizowanej przez panią profesor, ale świadomie zrezygnowałam z używania właśnie postzależności. Dla mnie w przypadku właśnie Ukrainy, tak, która pozostawała w jednym organizmie państwowym, postzależność jest niewystarczająca. Absolutnie, to jest za mało. Myślę, że żeby oddać istotę sprawy, że w przypadku tego bloku wschodniego, tak, rzeczywiście tych krajów, tych kultur, tak, społeczeństw, które pozostawały w pewnym oddaleniu, w jakimś takim mentalnym, owszem, prawda, wspólnym bloku politycznym, doświadczeń historycznych, okej, ale Ukraina, ten jeden organizm, tak, to takie bardzo silne, długotrwałe, precyzyjne, brutalne właśnie kolonizowanie, a później totalitaryzowanie, jako odmiana po prostu tego kolonializmu. I to jest specyfika naszego regionu, tych właśnie skrwawionych ziem, o których pisał Timothy Snyder. To jest po prostu fantastyczna, tragiczna metafora, ale dzisiaj widzimy to na Ukrainie. Tak? Ukraina jest głosem naszego tutaj regionu, tego właśnie postkomunistycznego, to co się dzieje. To jest tragiczny głos skierowany właśnie wobec Zachodu, który nie chciał. To nie to, że nie widział, po prostu nie chciał. Oczywiście przyczyn politycznych tutaj, z przyczyn politycznych, no można dyskutować i pewnie to kwestia politologów bardziej potrafią, tak? Ale dla mnie tak właśnie ten głos ukraiński i zarówno kobiecy, o którym tyle mówiłam, ale też ten męski jest bardzo istotny, bo one się łączą razem w męstwie. To jest po prostu męstwo, tak, niezależne po prostu od płci i to w tej literaturze ukraińskiej bardzo mocno jest widoczne. Mówiła pani profesor o Lubce. Ja myślę, że chyba warto tutaj też powiedzieć o Sierhiju Żadanie. Instytut Badań Literackich wysunął go, prawda, jako kandydata do nagrody, pokojowej nagrody Nobla. To, co robi Żadan, to jest naprawdę heroizm i właśnie prowadzi też od samego początku dziennik wojny na Facebooku. I to jest dla mnie przynajmniej coś, czego
uważam, nie mamy my naukowcy, być może dopiero musimy się nauczyć tego języka. To jest to, o czym pisał Adorno, prawda, po Holokauście, tak? Trudno pisać wiersze, ale ja na przykład w tej chwili nie jestem w stanie wyrazić tego wszystkiego naukowo. Brakuje mi języka, tak? Pojęć. Mimo że operowałam tym wszystkim, właśnie tą terminologią i psychoanalityczną, i psychologiczną, i studiów kulturowych, ale to, co się dzieje, rzeczywiście jest dla mnie taką naukową traumą. I myślę, że tylko pisarze z ich wrażliwością są w stanie no, próbować wyrazić to wszystko, co dzieje się ze społeczeństwem właśnie ukraińskim i w ogóle właśnie z tym naszym regionem, bo my sami przechodzimy wielką, może nie jeszcze transformację, bo to też jest ta terminologia, której chyba musimy się bardzo pilnować. Mnie się wydaje, że chyba nigdy na Ukrainie nie było transformacji jako takiej. Tranzycja. Ta właśnie ten proces dokonujący się, tak, że my jesteśmy w takiej właśnie tranzycji i ta literatura, właśnie teatr, tak, pomaga nam się z tym zmagać. Dla mnie teatr jest o tyle istotny i dlatego właśnie tutaj zaprosiłam też panią profesor Maję Harbuziuk, że teatr daje katarzis, tak. Ta tragedia taka antyczna, rozgrywająca się, to wszystko dzieje się z traumą, tak? Po to przeżywamy traumę, po to mamy ten wstrząs, żebyśmy przemyśleli sobie, zrzucili właśnie te wszystkie nasze takie negatywne emocje, negatywne doświadczenia i spojrzeli wewnątrz siebie samych. To jest dla mnie właśnie ten posttraumatyczny wzrost, taki właśnie antyczny katarzis. Zresztą ja o tym piszę i o tym Freud też pisał, prawda? Porównując właśnie traumę z teatrem antycznym. Także to takie moje ad vocem. Dziękuję. Dziękujemy. Serdecznie zachęcamy kolejne osoby do zadawania pytań. Chyba odpowiedź jeszcze tu pani profesor chciała. Tak, czy mogę jeszcze bardzo, dołączyć? Tak, dziękuję pani profesor Inga Iłasiu za te wspomnienia o pisarzy ukraińskich. Tak naprawdę dla społeczeństwa ukraińskiego teraźniejszego też te postaci wybitne pisarzy, poetów, artystów dzisiaj jest bardzo ważne i właśnie teraz jutro jechałam do pracy i słuchałam taki bardzo krótki, na chyba kilku minut, takie zwrócenie Jurija Andruchowicza. I tak idzie każdy dzień, ktoś z wybitnych naszych ludzi mówi do Ukraińców, dziękuję żołnierzom, dziękuję armii. I te takie proste słowa mówią, co robią, czym zajmuje się. I to taki bardzo stabilizujący, bardzo wspierający taki dyskurs totalnego wspierania, ja by tak mówiła o tym. I właśnie mamy tutaj i Żadana, i Wakarczuka z jego śpiewami w ukryciach i w metro, podziemie i tak dalej. I też... Przepraszam, jeszcze Irwanec, prawda? Irwanec. Jego wiersze są bardzo poruszające. Tak. Oczywiście. Mam też takie osobiste, no nie osobiste doświadczenie, ale moja kolega, trochę mówiłam o tym do pani Ewy Bal, mam autorkę scenariuszu, która mieszka w Kijowie i która od pierwszego dnia prowadzi dziennik i właśnie prowadzi przez każdy dzień. I ona zawodowa pisarzka i dlatego zmogła transformować te swoje przeżycie, bo zaznała i atak panicznych, no i cały diapazon tych emocji i strachu i przeżyć, który czuje człowiek w tym czasie. I jej udało się to włożyć w te posty na Facebooku. I to na
tyle silny jest, że postanowili sobie zrobić z tego audio projekt, właśnie ukończymy jego teraz, że kiedy brzmi te słowo Oleny Kosenko, to staje całkiem inna rzeczywistość, jakaś bardzo teraz dla nas potrzebna. I tam jest bardzo różne, ona dobra autorka i umie zrobić krótki tekst, znaleźć mikrosiużet, przetłumaczyć przez człowieka, przez ludzkość i to i gniew, i strach, i śmiech, i radość, i to taka gamma tych przeżyć, że naprawdę oczywiście potrzebuje takiej publicznego zwuczania i ogłoszenia. I właśnie teraz już kończę, ale zapomniałam w tej odpowiedzi o teatrach, że nasz ulubiony teatr z Ivano-Frankowska oczywiście też działa i zaczął działać jeszcze przed zezwoleniem na to. I na naszym takim naukowym seminariuszu, który odbył się wczoraj, mówiła Iryna Czużynowa, moja dobra koleżanka, teatrolog też, o tym, czy możemy dzisiaj śmieć się, czy jest czas na śmiech. I właśnie na przykładzie tego teatru, który teraz pokazuje widzom Eneidu Kotlerewskiego, taka burleska, albo Wesiele Huculskie, który oczywiście jest tak rytuałem życia i przyszłości, właśnie Iryna mówiła o tym, na ile to potrzebno dla widza i dla nas, że właśnie na ten krótki czas widz wychodzi z tej jednej emocji nienawiści i w połączeniu ze strachem, a przeżywa inne, oczywiście inny stan, inne emocje. I mówiła Iryna, że te Wesele Huculskie pokazują nas w scenie pod sceną. To jest faktyczno schron i dlatego nie ma przerwy na czas alarmu. Mogą ciągle ten spektakl odegrać i wśród publiczności bardzo różne ludzie i wiele uchodźców i te emocje też są bardzo różne, od śmiechu, który oczywiście jest organicznym dla tego spektaklu, do prosto płaczu, kiedy właśnie ten katarsis pozwala człowieku skinąć z siebie ten ciężar przeżyć wojennych. Dlatego tak, to jest właśnie, chodzi o artywistach, to właśnie o tym wszystkim. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Widzę, że jeszcze pani profesor Ewa Bal chciałaby zabrać głos. Nie słyszymy, prosimy. Proszę. Ja tylko bardzo króciutko, bo zderzyły się ze sobą dwie rzeczywistości, to znaczy wybuchła wojna i dopiero co wyszliśmy z COVID-u. I to były dwie takie realności, które jak gdyby w pierwszym odruchu podważyły zasadność istnienia teatru, to znaczy teatr w czasie COVID-u stał się miejscem niebezpiecznym, tak, bo miejscem spotkań i potencjalnego zarażenia. Z drugiej strony jednak z tego, co ja pamiętam, no nikt tak bardzo chyba wtedy właśnie nie odczuł, że nam jest potrzebny ten rodzaj kontaktu społecznego, czyli tego takiego rytualnego jednak, znaczy już dawno o tym zapomnieliśmy po prostu, znaczy to było dla nas, no to z jakichś starych podręczników, tak, uczyliśmy się tego i zapomnieliśmy o tym, jak ważne jest to spotkanie międzyludzkie i po prostu wspólne przeżywanie, a nie po indywidualnej lekturze, bo to jest coś zupełnie innego, właśnie wspólne przeżywanie. I oczywiście są tacy reżyserzy dzisiaj, którzy mówią, że nie mają głowy do teatru, bo zajmują się działaniem pomocowym i tak dalej. A z drugiej strony właśnie są tacy, którzy nie, którzy uważają, że to jest jednak niezwykle ważne. No przecież nawet w obozach koncentracyjnych działały grupy teatralne. Więc to jest jakby takie
w sytuacji leczenia traumy powracamy do tego, co mówiła Agnieszka, prawda, że to jest jakieś takie uzdrawiające i porządkujące rzeczywistość, pozwalające ją zrozumieć. Dziękuję. Dziękujemy. Mamy dwa zgłoszenia, w tym jedno na czacie. O zadanie pytania poprosimy najpierw pana Marcina Fisza, a następnie panią Walentynę Sobol. Tak, dzień dobry, słychać mnie? Tak, słychać. Ja nazywam się Marcin Fisz, jestem doktorantem 4 roku. To są studia doktoranckie, ten jeszcze dawny tryb poza szkołą doktorską. Ja mam takie pytanie do pani profesor Matusiak. Analizuje pani w swojej monografii dzieła przynależące do rozmaitych dziedzin sztuki, takich jak literatura, film, fotografia. A znalazłoby się tutaj miejsce na gry komputerowe, przestrzeń cyfrową, bo jak wiemy w mediach to jest wojna w tej przestrzeni cyfrowej, wirtualnej. Czy coś by to zmieniło? Się zastanawiałam. Dziękuję. Tak, dziękuję bardzo. Jestem przekonana, że tak, tylko ja po prostu grami komputerowymi jako tako się nie interesuję, więc stąd nie brałam tego pod uwagę, ale to jest naprawdę bardzo ciekawa podpowiedź. Warto to także uwzględnić, bo myślę, że po pierwsze do takiego młodszego pokolenia, tak, bardzo dobrze by to wszystko docierało, ta problematyka, a po drugie no też ilościowo, tak, także miało to bardzo dużą nośność, no i uruchamia specyficzną wyobraźnię, tak. I myślę, że tak, że tak, że to rzeczywiście jest taki problem, który wart jest pochylenia się nad nim. Ja po prostu nie jestem specjalistką, nie interesuję się tym. Przyznam się, proszę Państwa, że ani razu w żadną grę nie grałam komputerową, więc stąd. Ale dziękuję Panu za tę podpowiedź. Tak. Mhm. Dziękuję. Dziękujemy. I teraz bardzo prosimy panią Walentynę Sobol o zabranie głosu. Dzień dobry, czy mnie słychać? Tak, słychać bardzo dobrze. Prawda, nie mam tych fiszek, ani rączki, ani i z wielkim trudem do Was dołączyłam się, ale jestem szczęśliwa, że widzę wszystkich. Bardzo witam pani profesor Agnieszkę Matusiak z takim bardzo cudowym, tak bardzo, bardzo takim, no bardzo interesującym spotkaniem. Mnie to wszystko strasznie boli. Mam w domu wnuka, który 2 razy uciekał od wojny. Pierwszy raz w 14 roku od Doniecka, a 28 lutego już z Dniepra. I wiem na ten temat dużo, a nie chcę o tym mówić. Żałuję, że nie udało się mi od razu, tak, te połączenia od razu. Był problem z Teamsem, chociaż pracowała i nie raz. I niech mi każdy z Was teraz przebaczy, tak? Najpierw podziękuję wszystkim Polakom, zwłaszcza każdemu i całej Polsce za wszystko, co zrobili dla Ukrainy i robicie dla Ukrainy. Wszyscy pomagamy, jak możemy. I niech mi każdy z Was teraz przebaczy, bo ten dzień, Pani Agnieszko, kiedy Pani książka tutaj tak dyskutowana i takie, no... Ostre tematy poruszane. Буквально 2-3 години тому мені принесено мою книжку. 16 років моєї праці, дві мам, тен Філіп Орлік, так, його діарій вже відчитаний 2 літа по архівах Парижа, але тільки 2 літа. І, нестети, ну, принаймні, ще дуже праці. Не мам з ким powiem szczerze, bo kto to zechce z młodych siedzieć w paleografii w 18-wiecznym zabytku, ale nie o tym chodzi. No, pokazuję, bo sama nie wierzę własnym oczom, że ja to mam, to właśnie książkę wydano. Ale Filip Orlik 300 lat wcześniej pisał do papieża Benedykta XIII, pisał i prosił, że ratuj papo Ukrainę i całą Europę, bo Rosja wchodzi w siłę. I ten tekst bardzo aktualny. Książka wydana dzisiaj, ale idzie rokiem 21 i profesor Nagielski, który napisał, że ona jest tak ostro paląca, aktualna, ona dzisiaj, jego tekst, nie książka, tekst samego Filipa Orlika, właśnie emigranta, który był zesłany i ścigany przez cara i jego szpiegów i
ukrywał się i nigdy nie zobaczył ni swoich dzieci, ni rodziny, ni żony, ale jednak starszy syn do ojca przyjechał w roku 1730 jako kapitan Hak, jako dyplomata i jakieś strategiczne takie momenty, no widać z tego tekstu osobistego, były przemyślane co do działalności dyplomatycznej, ale udało się to, to, co tylko udało się. I jego syn Grzegorz Orlik, feldmarszał Ludwika XV, przekazał Wolterowi materiały o Mazepie, o Poltawie. No to wiadomo, wiadome to sprawy, wiadome rzeczy. Ja naprawdę szczęśliwa tym, że pokazuję to, bardzo dla mnie droga książka, która dokładnie wartowała mi życie, bo 13 w kolejności, ale najgorsze to, że spadła z roweru 2 lipca i tylko 2 tygodnie wcześniej, 8 miesięcy była w gorsecie, tak? Bo wiozła tę książkę na recenzję do profesora Nagielskiego. I to naprawdę cud, że ona wyszła, ja żywa została, bo oby spadła nie tak jak spadła z roweru na wielkiej prędkości i złamała kręgosłup, oby nie kręgosłup, a spadła głowa, to i książki nie było, a i mnie nie byłoby. Tak? I to smutna prawda. I mój wkład jako rodziny, no to pani Agnieszka zna, że starsza córka prowadzi rodzinny dom dziecka i mieli dwóch doktorów prawa, 10 dzieci sierocińca, a teraz 14, bo z rozbombardowanego sierocińca spod Charkowa, tam takie miasto Izium, straszne rzeczy tam się dzieją, to ona czwóreczkę jeszcze adaptowali razem z zięciem. I Adam, myślała, że to jest taki chłopczyk, to jest Polak, tak? Adam, Sonia, a to małe Turcy. I dwie dziewczynki, to proste dziewczynki. To mój taki rodzinny wkład, ale to nie wkład, to jest wielka biada. I ten sierociniec już nie może być ewakuowany z Ukrainy, dlatego że handel ludźmi na granicy, to wiadomo, to młodsza córka lekarka powiadała, kiedy uciekała, no właśnie w końcu lutego. I handel dziećmi też to jest, tak? I już ostatnia ustawa Ukrainy, żeby nie wywozić tych dzieci poza granicy Ukrainy. No i cóż, i nie wiem, serce pęka od tego wszystkiego, dlatego że tylko Polska rozumie, tak, do głębi serca, do głębi duszy, tak, rozumie, o co chodzi, co może być, co może wydarzyć się w najbliższych dniach i nie tylko latach. A jednak cyniczny świat zawsze był cyniczny i te brylianty z Antwerpiu, to gdzie trafiają? I też do tej pory oni finansują, zasilają te miliardy Putina, tak, i to te brylianty, te perly z Antwerpiu, no, przy ich pomocy był odebrany w Ukrainie Krym. Co wy myślicie na ten temat? Literatura to cudowne rzeczy, tak? Naprawdę, to co omawiacie dzisiaj. Jestem rozgoryczona, że nie od razu udało mi się do was dołączyć. Bardzo dziękuję i bardzo wielki mój zaszczyt, że wam pierwszym pokazuję Filip Orlik, jego diariusz i tekst odczytany za dwa lata. I jeszcze z Archiwum Paryża wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego to dostało jeszcze ten rękopis. Żałuję, że nie jest to tak paralelnie jak Powieść Minionych Lat w wydaniu Sielickiego, tak? Że paralelnie rękopis i odczytanie. No niestety, a jest tutaj najpierw odczytanie i komentarze, a potem już ten rękopis. Ale kochani, kto to by zechciał ze mną? No, spróbujemy napisać z panem doktorantem grant. Spróbujemy napisać. Jeden raz nie udało się, były bardzo wysokie oceny, ale nie dano nam grantu, powiedzieli, że mama pracowała w Archiwum Paryża. To bo jeśli mamy do pracy jeszcze kilka lat do czytania, do wydania ten tekst. Tekst bardzo ciekawy o naszym wspólnym i polskim, i ukraińskim bohaterze. Może macie takich wariatów naukowych, tak, zakochanych w barokko, w tekście XVIII-wiecznym, bo to paleografia. Tak? Ja na tym siedziała 16 lat i to Walerii Aleksandrowicz Szewczuk na to igłę mi posadził. Przepraszam, że dużo gadam. Przepraszam, dziękuję. Naprawdę, to moje sprawozdanie. To nie żadne. Pani profesor, bardzo dziękuję, że pani z nami jest. Pani profesor Walentyna Sobol, Uniwersytet Warszawski, dla tych, którzy nie kojarzą. Bardzo dziękuję pani profesor. Ja wam dziękuję. Bardzo jest mi miło. Dzisiaj dosłownie korespondowałam z panią doktor Halyną Chomenko, która uciekła z Charkowa, jest w Łódzku.
I mówiłyśmy właśnie o tym, jak bardzo trzeba na nowo przeczytać ukraińską klasykę, dawną, dawne piśmiennictwo, dawną literaturę ukraińską, zwłaszcza w kontekście tej relacji wobec imperium. Mówi się dużo, prawda, w kontekście tej współczesnej literatury, tak, czy w ogóle współczesnej kultury, ale zapomina się właśnie o tym dawnym piśmiennictwie i klasyce tej XIX-wiecznej. Mówi się dużo o romantyzmie, a przecież na przykład literatura, ukraińska literatura dobro realizmu jest prawie nieznana u nas, a warta jest uwagi i tam widzimy naprawdę fantastyczny kontrdyskurs antyimperialny. Poza tym, jest jak potężny. Tak, tam jest bardzo potężny. Tego dużo. Poza tym literatura lat dwudziestych, dwudziestego wieku. Jak to jest możliwe, że do dziś Mykoła Chwylowej z jego pamfletami jest praktycznie nieznany. Jest tylko specjalistom znany. Tak, są tylko jakieś, prawda, fragmenty poprzekładane. A przecież ja zresztą też piszę to w wydaniu ukraińskim. To też jakieś takie przemyślenie w międzyczasie od tego, kiedy książka się ukazała w Polsce i zaraz ukazywała się w Ukrainie, że te jego pamflety to nie jest to nie jest dyskurs antyimperialny. Dla mnie to jest naprawdę taki dyskurs proto-dekolonialny, bardzo mocny. I jeśli chcemy na to spojrzeć, to naprawdę to, co dzisiaj się dzieje, on przewidział to bardzo dobrze i ostrzegał po prostu nie tylko Ukraińców, bo to by była wielka przestroga i dla Europy, gdyby właśnie one były znane. Notabene zresztą z pochodzenia Rosjanin, prawda? Tak, tak. A z przekonania, z wyboru Ukrainiec. I to jest fantastyczne. Tak. Dziękuję pani profesor, że pani jest. Oj, ja wam dziękuję. Tak żałuję, że nie udało się wcześniej podłączyć. Boże, tam nie wiem, nie od razu. Nie były komu pomóc, to jakoś tak mnie to... Ale słuchajcie, a kiedy jeszcze będzie coś podobnego, to może pierwsze, ale nie ostatnie, prawda? To ja już będę przygotowana do udziału. Ale to Cachomenko, czym się zajmuje, bo ona taka, tam całe stowarzyszenie chwyloznawcy w Charkowie, ona tym się zajmowała na takim postmoderno-totalitarnym dyskursie, ona głęboko weszła w jakieś nawet takie, ezoteryczne sfery. Ona oczywiście jest wielką znawczynią Chwylowego i tej kultury całej lat dwudziestych, ale też podjęłyśmy razem, pani doktor zaprosiła mnie, żeby podjąć kontynuację uszkołowskich czytań. Bardzo dobrze. I w listopadzie było pierwsze takie nasze wspólne czytanie, rozważanie Siniego Listopada, tak? Tego tekstu. Oj, super. To się ukaże lada moment w Miscelenach. Po prostu wzięłam to do nas, do druku, miało się ukazać w Ukrainie. W Miscelenach to wyjdzie, także. Bardzo jestem z tego. Brawo, brawo. Cięższy kontakt, pani Agnieszko, kochana. Naprawdę, bardzo mi brakuje tego kontaktu. No i po przeprowadzce jesteśmy, to już widać, prawda, nowy budynek naprzeciwko biblioteki BUW-u, Biblioteki Uniwersyteckiej. I ta przeprowadzka trudna była, natychmiast musieli wyjechać z tego starego na ulicę Szturmowej. Tam będzie coś takiego dla uchodźców, nie wiadomo co tam zrobią i właśnie siedzę w tych dawnych tekstach i brakuje mi takich kontaktów z wami. Bardzo serdecznie dziękuję, ale powtarzam, może ktoś, może znacie takich, tak, paleografów, no nie tylko Pietkiewicz, no właśnie, to kto zna na tych dawnych tekstach, kto chciałby pracować, kto zainteresowany tej literaturze barokowej, a to tekst napisany staropolszczyzną, łacińskie makaronizmy, bardzo piękne, ciekawe, francuskie teksty i cyrylicę, coś tam napisano, no taki, no żmudna to praca, ale naprawdę wszystko przewidziane było przez Mazepę i Orlika, on tam pisze, że wszystko tak się stało w Ukrainie i ta kolegia malorosyjska, i to, co zrobiono z narodem, tak, i to, co Piotr zabrał ostatnie wolności, wszystko
pisze, że postawił tam, jakby zamówił służbę Boże za duszę Iwana Mazepy i wszystko to się w Ukrainie dzieje, jak Mazepa przewidywał. Boże, to wszystko było przewidziane, ale jak z tego wyjść teraz, tak? I ci pomoże ta literatura, chociaż tutaj genialnie pani profesor, to chyba Ewa Bal powiedziała, że literatura wraca do siebie, tak? Ona teraz staje potęgą. Z jednej strony tak, a jak wy to robicie ze studentami? My wiemy, jak jest, tak? Ania Nosiłowska napisała, to literatura, nie czytają, parę stron i kropek. Czy wam się udaje zaangażować, zainspirować, zaktywizować tak studentów naszych, żeby czytali? U nas to jest teraz wydział lingwistyki stosowanej, języki i jeszcze raz języki, literatury mniej i mniej i może teraz będziemy mieli więcej studentów, może coś się zmieni. Jak to u was, kochani koledzy, jak u was? Czy wasi studenci czytają teksty? Nie słychać, tak? Pani Agnieszko, czy czytają studenci teksty? No, ja to bym raczej nie chciała tego tematu podejmować, dramatyczny, po prostu tak, dramatyczny tak. I długi, po prostu myślę, tak, że na osobną tak, dyskusję tak. W ogóle całkowicie, tak. No i jak? No. Boże, przepraszam, że dużo gadam, przepraszam. Dziękujemy bardzo panią i prosimy o pytanie pana profesora Jerzego Madejskiego. Dzień dobry. Ja chętnie zabiorę głos i zadam jedno, może i dwa pytania, ale wcześniej zgłaszał się profesor Bakuła. Nie wiem, czy jeszcze podtrzymuje chęć uczestnictwa w dyskusji. Chyba nie ma. Mamy zgłoszenia, nie mamy, nie widzimy zgłoszenia. Jeśli jest pan profesor z nami, to bardzo prosimy. Pani profesor Matusiak ma na wizytówce Bogusław Bakuła. Nie wiem dlaczego tak jest, ale to myli nas tu wszystkich trochę. Przepraszam, że się wtrąciłam i wyjaśniam, bo pani profesor sama tego nie widzi po prostu. Nie słyszymy pani profesor, nie słyszymy. To jeśli można. Ja przepraszam, ja mam po prostu komputer pożyczony, bo mój nie działa. Jeśli można, to poproszę o skomentowanie dwóch zagadnień. Pierwsze wiąże się z tym, że w takim trybie nagłym staliśmy się specjalistami wszyscy od wojny. Żyjemy w takiej rzeczywistości militarnej, a nie mamy sylabusów od wojny i musimy sobie z tym wszystkim radzić. Ale właśnie w książce pani profesor Matusiak właściwie cały czas pisze się o wojnie. Tam ten ten czas po 14 roku jest opisywany właśnie jako wojna i wobec tego pani profesor może nam poradzić w tej nowej rzeczywistości. A chodzi mi o takie zagadnienie. Wiemy, do czego przydała się krytyka postkolonialna dość niespodziewanie, bo to nie można powiedzieć, że to jest główno nurtowa u nas teoria, ale i tak jak panie komentujecie te poszczególne zagadnienia i tak jak to jest w monografii pani Agnieszki Matusiak, to okazuje się, że to jest poręczne narzędzie pokazywania wielu rozmaitych mechanizmów tekstowych i społecznych. Ale chodzi mi o to, jeśli tak, jeśli mamy teorię, która nam wyjaśnia wiele zagadnień, to teraz mam pytanie, co ten czas wojny, czas tej zmilitaryzowanej rzeczywistości wyłącza z kultury? To znaczy, jakie obszary poprzednio uprawianych badań, poprzednio uprawianych segmentów humanistyki wydaje się, że jest zdezaktualizowanych przez tę dzisiejszą sytuację. Bo że jest jakieś przesilenie, nie ma wątpliwości. Mówiła o tym pani profesor Ewa Bal też. Bardzo inspirujące są te uwagi o potrzebie spekulatywności. Tak, jeśli by zatrudnić tę spekulatywność, to na co powinniśmy być uwrażliwieni? Co tutaj powinniśmy, może śmiało trzeba powiedzieć, amputować, że to już nam się nie przyda. I mam jeszcze takie zagadnienie, które pojawia się w książce pani Agnieszki Matusiak, ale nie wiem, może ja nie doczytałem. Chodzi mi o językoznawcę, który zajmował się
mową totalitarną, jak zrozumiałem, nie zapamiętałem nazwiska. I chodzi mi o to, czy kultura dwudziestowieczna ukraińska ma takie teksty, które są do wykorzystania jako teksty założycielskie do demistyfikacji mowy imperium, traktatów imperium. Coś takiego jak u nas robił to profesor Michał Głowiński. I różne literatury mają takie swoje teksty, które są potrzebne, żeby mierzyć się z potęgą imperium. Bardzo dziękuję. To ja może zacznę, jeśli mogę, od tego drugiego pytania, panie profesorze, a mianowicie jest pani profesor Larysa Masenko z Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, która wydała no naprawdę cały cykl książek poświęconych ukraińskiemu dyskursowi, czy właśnie walce, tak, kultury, języka ukraińskiego, literatury z tym dyskursem, hegemonialnym dyskursem imperialnym. Część rzeczy, pani profesor, jest przetłumaczonych, na przykład poświęconych Surżykowi. Ona, te książki są, ale na przykład taka książka, która wyszła już w czas wojny, poświęcona dyskursowi totalitarnemu, tak, walce właśnie kultury, języka ukraińskiego z tym dyskursem, z totalitaryzmem, to ona nie jest przetłumaczona i ja myślę, że to naprawdę byłoby bardzo, bardzo potrzebne. Natomiast dosłownie wczoraj dostałam od pani profesor książkę, mimo że językoznawczyni, ale naprawdę sprawy kulturowe są jej bardzo bliskie. Jest naprawdę bardzo takim wrażliwym czytelnikiem literatury ukraińskiej, bardzo kompetentnym i wydała książkę poświęconą dramaturgii Łesi Ukrainki. Teksty Łesi Ukrainki po polsku, dramaty są, natomiast to jej przeczytanie absolutnie sprowokowane wojną. Bardzo takie patriotyczne podejście do tych dramatów, ale naprawdę w takim bardzo dobrym, pozytywnym tonie, pokazującym, jak właśnie ta wspaniała pisarka, w ogóle działaczka kulturowa, której twórczość na wiele, wiele lat została wypaczona i dopiero tak naprawdę właśnie niepodległość, tak, po 91 roku następuje jej takie prawdziwe odczytanie tej dramaturgii, jak ona walczyła z imperium, szeroko rozumianym imperium. I myślę, że ta książka powinna zostać przetłumaczona u nas na język polski. Bardzo bym chciała. I bardzo też żałuję, że mało jest u nas napisane o Łesi Ukraińce. Mimo że, tak jak powiedziałam, jej dramaty są opublikowane. Natomiast zdaje się, że tylko pan profesor Stefan Kozak swojego czasu i pani Marta Kaczmarczyk, pani doktor Marta Kaczmarczyk z Skulu pisała tak na ten temat i są to naprawdę bardzo dobre rozprawy językowe. Natomiast wyszła ostatnio też książka pani profesor Tamary Hundorowej poświęcona Łesi Ukraińce. Fantastyczne, nowoczesne, takie właśnie ponowoczesne, wręcz tak bym powiedziała, przeczytanie nie tylko dramatów, poezji, ale także korespondencji, bo ten dyskurs intelektualny Łesi Ukrainki, który ona rozwija w korespondencji z różnymi ważnymi postaciami kultury ukraińskiej, jest naprawdę bardzo ciekawy i pokazuje to takie usiłowanie wychowania Ukraińców
do właśnie odpowiedzialności narodowej, do dojrzałości, tak, właśnie takiej narodowo-kulturowej. Myślę, że też warto by było się pokusić, żeby tę książkę przetłumaczyć. Natomiast to drugie pytanie, znaczy to pierwsze pytanie, które pan profesor zadał. Przyznam się, że nie wiem, że rzeczywiście trzeba by się nad tym pochylić, ale takie moja osobista refleksja. W zasadzie mam napisane więcej niż połowę książki poświęconej no, Holokaustowi, tak, w kulturze ukraińskiej. Pisałam też taką obszerną recenzję na temat filmu Łoznicy Babi Jar Kontekst, który widziałam w październiku, była premiera ukraińska. I przyznam się Państwu, że zastanawiam się, czy to, co nawet napisałam a propos właśnie Holokaustu w swojej książce, czy to jest wystarczające? Ta wojna po prostu mi uświadomiła, że cokolwiek bym napisała, to jest niewystarczające. I dopiero dzisiaj z tej perspektywy właśnie wojennej, ukraińskiej, po tych dramatach, które widzimy na fotografiach, które nas bombardują zewsząd, no, widzę, że niewystarczające jest. Nie jestem w stanie rzeczywiście, za mało, to jest wszystko za mało, co napisałam. Po prostu to doświadczenie tej postpamięci, czy nawet postpamięci, ono nie oddaje tej tragedii. Po prostu nie oddaje tego doświadczenia. Natomiast inne rzeczy, też się zastanawiałam, no nie wiem też jak Państwo, na przykład nad posthumanistyką właśnie w takim kontekście. No ale nie wiem, to są moje takie naprawdę bardzo na gorąco przemyślenia. I rzeczywiście jest to ważne pytanie, bardzo ważne, panie profesorze. Myślę, że to można by się nad tym osobno po prostu pochylić, nad tym zagadnieniem. Tak, dziękuję. Dziękujemy. O zabranie głosu prosimy panią profesor Ingę Iwasiów, a następnie panią profesor Ewę Bal. Bardzo krótko, bo chcę tylko powiedzieć, że to jest szalenie ważne. Teraz podczas zjazdu polonistów, który odbyliśmy parę tygodni temu, rozmawiałam między innymi przed zjazdem w moim panelu z badaczkami Holokaustu właśnie. Rozmawiałyśmy o tym, jak bardzo wydawało nam się, że jesteśmy na wszystko przygotowane. Podobnie z dyskursem posthumanistycznym. On się teraz wydaje w tym momencie, być może to jest tylko kryzys i przesilenie, ale on się w tej chwili wydaje nie tylko niewystarczający, ale wydaje się luksusem spokojnych czasów. Jezus, tak. Więc jest dla nas akademiczek, akademików, to jest chwila, która albo wyjdziemy faktycznie z jakimś nowym sposobem opisu rzeczywistości, no albo będzie to głęboki kryzys, w którym faktycznie to raczej sztuka będzie nam mówić i określać rzeczywistość, a nie my będziemy tłumaczyć sztukę. Więc chciałam tylko się tu wyrazić solidarność z zdaniem pani profesor i oczywiście to wszystko jest bardzo trudne etycznie, bo mówić, powiedzieć, że dzięki temu, że jest wojna, to ja mogę sobie przemyśleć swoją teorię, to w ogóle nie wchodzi w grę takie podejście, ale jednak to czuję, że muszę przemyśleć swoją teorię. O tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. I pani profesor Ewa.
Tak. Ja właściwie, znaczy raz, że zgadzam się w pełni z tym, co powiedziała przed chwilą Inga i Wasiów. To znaczy, że uprawialiśmy do tej pory taki intelektualny luksus. To było takie nasze myślenie, myślenie teoriami było rodzajem intelektualnego luksusu. W pełni się z tym zgadzam. Natomiast ja miałam jeszcze inne przemyślenia. To znaczy, obserwując to, co się dzieje na Ukrainie i taki... rodzaj szczerego do bólu silnego dyskursu takiego wspólnoty narodowej, tak, która się konsoliduje w obliczu tej wojny. To jest coś, co nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, ale co w Europie zostało jakby w ostatnich 25 latach zarzucone i w ogóle jakby wszystkie teorie krytyczne dotyczące tworzenia się narodów, narodów jako formacji opresyjnych, tak, narodów jako formacji, które no, doprowadziły do zanikania kultur lokalnych, polityk germanizacyjnych, polonizacyjnych i tak dalej, i tak dalej. Myśmy mieli już wyrobione i powiedziałabym wyćwiczone, tak, pewne narzędzia właśnie takiego krytycznego myślenia o nacjonalizmach. Ja nie wiem, czy te narzędzia nie należały, również tych narzędzi, prawda, nie należałoby trochę wyrzucić do śmieci, bo one są świetne na czas pokoju i świetne na czas właśnie takiego, jak to się Włosi mówią, il tempo dell'opulenza, czyli ten czas takiej otyłości dobrobytu, tak? I wtedy możemy powiedzieć wszystko. Natomiast też chyba w naszych rozmowach z Mają Harbuzjuk, tak? To się pojawiło, że właśnie nie, że właśnie jesteśmy na naszych oczach mamy do czynienia z procesem narodowo-twórczym, którego nie rozbierzemy tymi narzędziami, które kiedyś nam podsuwał Benedict Anderson chociażby, tak? Którego nie rozbierzemy jakimiś innymi narzędziami, do których bylibyśmy przyzwyczajeni, już nie mówiąc o kompletnym wyczerpaniu się tych postnacjonalistycznych wizji, o których pisał Apaduraj pod koniec lat 90. Znaczy to dokładnie widać, jak on się kompletnie pomylił, jak gdyby. I jak gdyby, jak internet w ogóle narobił strasznej wody z mózgu ludziom, oferując taką, czy mamiąc ich taką wizją wielkiego, demokratycznego świata, agory i tak dalej. Więc to też jest dla mnie do przemyślenia. I przecież to, że my słuchając, znaczy zwykły przykład, znaczy to, że my słuchając hymnu ukraińskiego na zasadzie transpasywności, wszyscy słuchamy, wstajemy i płaczemy, to nie jest nasz hymn, ale my to robimy. To jest dla mnie, znaczy to wymaga w ogóle wywrócenia na nicę tego wszystkiego, co wiedzieliśmy do tej pory. Ja nie wiem, czy nie powinniśmy myśleć takimi analogiami jak wojna domowa w Hiszpanii i to dlaczego ludzie pojechali wtedy walczyć do Hiszpanii w czasie wojny domowej, tak? I ja myślę, że to jest jakieś do przemyślenia. Teraz nie mam gotowych odpowiedzi. Natomiast w Europie istniało takie przekonanie, że myślenie w kategoriach narodu jest albo dyskursem skrajnie prawicowym, albo skrajnie anachronicznym. Podczas gdy tutaj widzimy coś zupełnie innego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czas naszej debaty dobiega końca. Chciałabym podziękować naszym dzisiejszym ekspertkom i wszystkim uczestnikom debaty. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Jeśli ja, ale to Maji Harbuziuk oddaję pierwszeństwo. Proszę bardzo. Nie słyszymy, Pani Profesor. Przepraszam. Chciałabym najpierw podziękować za teraźniejsze spotkanie, za to, co mówiliście i co ja słuchała, jak i za to wszystko, co robicie dla nas, dla Ukraińców. Ja teraz po prostu zapłaczę i dlatego nie mogę dalej mówić, ale bardzo dziękuję. Przepraszam. Dziękujemy.
Maju, bardzo Ci dziękuję, że byłaś dzisiaj z nami, że udało się i Twój głos jest naprawdę bardzo ważny, bardzo. To jest takie naprawdę niepowtarzalne przeżycie, że możemy się dzisiaj, proszę Państwa, spotkać. Ostatnio, kiedy wybuchła wojna, Towarzystwo imienia Tarasa Szewczenki w Nowym Jorku miało zaprogramowany wykład właśnie promujący książkę pani profesor Tamary Hunderowej. Odbywało się to pod obstrzałem, pod bombami, bombardowaniem po prostu właśnie tych przedmieść kijowskich. To jest naprawdę taki niepowtarzalny czas i bardzo Państwu dziękuję za tę debatę, bo ta książka zyskała nowe życie. I bardzo się cieszę, że Państwo się nią zainteresowali, bo to jest bardzo ważne dla kultury ukraińskiej, dla Ukrainy, że ona może mówić swoim głosem sama o sobie, po prostu. I właśnie z tego miejsca, w którym jest, że jest w tym miejscu Europy i że jest taka, jaka jest, tak? I że zyskuje właśnie w ogniu, w żelazie, we krwi tę swoją nową podmiotowość. Ja, proszę Państwa, kiedy wybuchła wojna, przeraziłam się, oprócz wielu innych takich naturalnych przerażeń, ale przeczytałam, przypomniała mi się końcówka mojej książki, moje zakończenie, kiedy pisałam o Rafiejence, o jego powieści, kiedy pisałam, że w sytuacji politycznej, w jakiej znajduje się obecnie Ukraina, a kończyłam tę książkę pisać w 2018 roku, bo wtedy wyszło jej pierwsze wydanie, trzeba pamiętać, że aby zakładane reformy mogły zostać przeprowadzone z sukcesem, chodziło mi o dekolonizację, nie tyle dekolonizację polityczną, co właśnie to takie dekolonizowanie umysłu, mentalności, tak? To właśnie owe sfery zarządzające procesami myślowymi w pierwszej kolejności winny zostać poddane dekolonialnej autodekonstrukcji. W przekonaniu Władimira Rafiejenki wojna stwarza Ukraińcom niepowtarzalną szansę otrząśnięcia się z posttotalitarnej traumy, ocknięcia się z ułudy posowieckiej melancholii i wybicia się na dekolonialną niezależność. Aby tak się stało, powinni oni jak najszybciej zerwać marionetkowe sznurki mentalne, za pomocą których steruje nimi moskiewski reżyser i wyskoczyć z rozpędzonego przez niego diabelskiego młyna wydarzeń, to jest nawiązanie do tej karuzeli, która się pojawia u Rafiejenki, zamykającego ich w kole fatalnej dziejowej powtarzalności, blokującej dynamiczną, właśnie transgresywną perspektywę historyczną, czyli taką zmianę, która prowadzi do rozwoju. Dla mnie, proszę Państwa, to jest taki moment i to mnie po prostu przeraziło, powiem Państwu, bo pisząc te słowa nigdy nie przypuszczałam, że po prostu to będzie się odbywało no, w tak po prostu tragiczny sposób. Także dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy Pani Profesor. Czy Pani Profesor Maja Harbuziuk chciałaby jeszcze zabrać głos, bo widzę, że ikona jest wyświetlona. Nie. To jeszcze prosimy. Dziękuję, to po prostu zostało jeszcze, ale widzę, że pan Michał Michalski chce. Tak, bardzo prosimy, pan Michał Michalski. Szanowni Państwo, jako prezes interdyscyplinarnego koła szkoły doktorskiej, który jest współorganizatorem dzisiejszego spotkania, chciałbym bardzo podziękować za pani profesor Matusiak, pani profesor Harbuziuk i pani profesor Bal za udział w dzisiejszym spotkaniu i za to, że zgodziły się panie spędzić z nami ten czas. Bardzo jeszcze raz dziękuję i na pewno jest to jedno z niezapomnianych spotkań, które mam nadzieję zapadną tutaj w pamięci. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Ja również jeszcze raz bardzo dziękuję naszym dzisiejszym ekspertkom za tę wielowątkową, bardzo aktualną,
tak ważną i potrzebną dyskusję. Dziękujemy także pozostałym uczestnikom debaty. Dziękujemy za wszystkie pytania i wypowiedzi, spostrzeżenia i wyjaśnienia. Jednocześnie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Kolokwia Erazmiana, które odbędzie się 17 maja i będzie poświęcone książce pana profesora Piotra Krupińskiego Co się śni zwierzętom? Eseje z pogranicza zoofilologii i psychoanalizy. Dzisiaj serdecznie dziękuję za debatę i zapraszam na kolejną. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Paweł, Michał, tak? Ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Czy... Nie. Czy udało mi się wyłączyć nagrywanie? Już wyłączam. Usunę po prostu tą końcówkę, więc...